Okej, okay. To mam na imię Piotr, pracuję właśnie w Okado, jak Michał wspomniał. Ja powiem Wam kilka słów na temat testowania aplikacji opartych na AC pod kątem błędów persystencji. Opowiem Wam historię naszego projektu. Nasz projekt ma asynchroniczne API, więc jak przychodzi wiadomość przez HTTP, odpowiadamy natychmiast 200 i w tle obsługujemy tą wiadomość. Na początku w ogóle nie mieliśmy persystencji, ponieważ jej nie potrzebowaliśmy, więc nie mieliśmy problemów z persystencją. No ale projekt się rozrastał, dodawaliśmy nowe rzeczy, stan w naszej aplikacji się wyklarował, więc chcieliśmy go persystować, bo pojawiły się problemy przy deploymentach, restartach i tak dalej. Tak więc wprowadziliśmy persystencję. Mieliśmy kilka persystentnych aktorów na początku. Generalnie jeśli persystentny aktor odbiera wiadomość, powinien najpierw ją spersystować, a później zaktualizować stan. No jeśli persystencja się nie uda, to aktor jest zatrzymywany i supervisor musi go jakoś stworzyć na nowo po jakimś czasie, natychmiast albo no, to jest do niego, ta odpowiedzialność należy. No więc generalnie jeśli persystencja się nie uda, to wiadomość jest zgubiona. No i właśnie mieliśmy takie problemy, że podczas problemów z bazą danych gubiliśmy wiadomości. Oczywiście to nie było dla nas komfortowa sytuacja, więc chcieliśmy to jakoś naprawić i ugasić ten pożar, więc wprowadziliśmy At Least One Delivery w naszej aplikacji, więc na wejściu do naszej aplikacji stworzyliśmy coś w postaci persystentnej kolejki, więc jeśli przychodziła wiadomość, to najpierw warstwa At Least One Delivery próbowała ją zapisać. Jeśli zapis się udał, to zwracaliśmy 200. I dalej to At Least One Delivery próbował dostarczyć wiadomość do naszej biznesowej logiki. W przypadku błędu persystencji zwracaliśmy 500. No i byliśmy zadowoleni z tego rozwiązania, ok, wprowadziliśmy At Least One Delivery, więc wszystko powinno grać. No ale niestety nadal gubiliśmy wiadomości. Może nie tak bardzo często i tak dalej, ale te błędy były dosyć ciężkie do znalezienia, sfiksowania i tak dalej. No i więc postanowiliśmy w jakiś sposób wykrywać takie problemy. Aby je wykrywać tak szybko jak to możliwe, aby mieć szybką feedback loopę i tak dalej, więc zaczęliśmy myśleć o wprowadzeniu testów, które wykrywają problemy z persystencją, z dostarczeniem wiadomości i tak dalej. Myśleliśmy nad kilkoma rozwiązaniami. Mieliśmy takie dwie główne opcje. Pierwszą opcją było podejście chaos testing. To no, generalnie w takim podejściu testujemy aplikację w środowisku, które jest podobne do produkcji albo nawet na produkcji i symulujemy problemy z infrastrukturą i sprawdzamy, w jaki sposób nasza aplikacja sobie z tym radzi. Mieliśmy pomysł, żeby po prostu podczas jakichś naszych testów albo w jakimś dedykowanym scenariuszu restartować powiedzmy Cassandrę albo jakiś Node'a ubijać, coś w tym stylu i sprawdzać, czy wszystko działa, ale naszym celem było to, aby mieć szybką feedback loopę, aby uruchamiać te testy w pipeline i tak dalej, a takie podejście chaos testingu standardowego jest bardzo ciężkim rozwiązaniem i nie nadaje się do takiego pipeline'u, który jest uruchamiany dla każdego commita. Więc to było dla nas zbyt złożone rozwiązanie i zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, bo chcieliśmy tylko testować jedną konkretną rzecz, a ten kombajn raczej był dla nas za duży. Inny pomysł to był taki, że zauważyliśmy, że jeśli uruchomimy nasze testy scenariuszowe dla naszej aplikacji, które już mamy,
I naszą aplikację skonfigurujemy w taki sposób, że czasami losowo symulujemy błąd persystencji, to jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nasza aplikacja potrafi przetrwać to, że są jakieś błędy z bazą danych. Więc wpadliśmy na taki pomysł. No, problem był ten sam, ale przy tym rozwiązaniu nie potrzebowaliśmy żadnej bazy danych. Mogliśmy użyć in-memory journala na przykład. Wydawało się, że to rozwiązanie będzie szybkie, więc będzie można je wpiąć w pipeline, który jest odpalany dla każdego commita, więc to rozwiązanie wydawało nam się dobre dla naszego problemu. Okej. Tak więc mieliśmy problem, mieliśmy pomysł na rozwiązanie, jak je rozwiązać, no ale potrzebowaliśmy jeszcze narzędzia, żeby to zrobić. No więc aby nie wynajdywać koła na nowa, to coś tam zaczęliśmy szukać. No i znaleźliśmy taką implementację Chaos Journala w źródłach testowych AK Persistence. Ta implementacja jest używana do At Least Once Delivery, do testowania właśnie At Least Once Delivery w AC. I zaczęliśmy, no wzięliśmy tą implementację i zaczęliśmy wokół niej budować nasze testy, uruchamiać te testy i tak dalej. I to rozwiązanie zdawało egzamin, ale jest ono dosyć, ten Chaos Journal nie ma na przykład wsparcia dla Persistence Query i w momencie, gdy w naszej aplikacji dodaliśmy Persistence Query, musieliśmy szukać czegoś nowego, co nam również ten przypadek pokryje. Tak więc jest taki plugin do AKI, AK Persistence in Memory, który dostarcza implementację Journal in Memory, Snapshot in Memory oraz wspiera Persistence Query, więc pomysł był, aby napisać taki wrapper na ten plugin, aby dodać możliwość randomowych, losowych błędów w bazie danych. Tak więc dodaliśmy losowe błędy z odczytami, zapisami. Dostaliśmy wsparcie dla Persistence Query za darmo i dopisaliśmy jeszcze jedną funkcjonalność, losowe opóźnienia dla zapisów. No i na przykład dla losowych opóźnień dla zapisów odkryliśmy takie bugi, jak które się przejawiały w momentach, gdy na przykład długość zapisu była dłuższa niż pewien ask timeout w naszej aplikacji. W takim przypadku na przykład u nas gubiliśmy wiadomość. Dobra. No to mieliśmy ten problem, mieliśmy pomysł, jak go rozwiązać. Mieliśmy narzędzie, skleiliśmy wszystko do siebie, ale niestety testy nie przechodziły. Te nasze scenariuszowe, te testy, które już mieliśmy wcześniej, no nie przechodziły z jakiegoś tam powodu. Mieliśmy kilka problemów, które musieliśmy rozwiązać, aby testy zaczęły przechodzić. Pierwszy problem to jest to, że po prostu aplikacja w testach czasami zwracała 500. No jest to spowodowane właśnie tym At Least Once Delivery, które było wprowadzone, bo jak się nie uda persystencja, to w tej warstwie wejściowej naszej aplikacji wracaliśmy 500, więc w testach musieliśmy dodać po prostu retryowanie, ponawianie wysyłania wiadomości w momencie, gdy dostajemy tą 500. Czyli nasze testy powinny się zachowywać podobnie jak klient naszej aplikacji. Mieliśmy też problem na przykład taki, że nie dla wszystkich wiadomości gwarancja dostarczenia wiadomości jest potrzebna, ponieważ są one wysyłane na przykład co jakiś czas, periodycznie, co kilka sekund, więc nie ma sensu dodawać tam żadnych gwarancji dostarczenia wiadomości. No ale mieliśmy takie scenariusze testowe, w których takie wiadomości były wysyłane i chcieliśmy to testować. Tak więc dla takich wiadomości musieliśmy symulować
Musieliśmy powtarzać te wiadomości co sekundę czy dwie sekundy w testach podczas oczekiwania na jakiś rezultat. Więc musieliśmy te testy również tutaj zmienić. No, poprawiliśmy te dwa problemy, ale testy nadal były takie niestabilne. Czasami przychodziły, czasami nie przychodziły. No i powodem było to, że na przykład mieliśmy circuit breaker i backoff supervisory, więc jeśli circuit breaker się otworzy w naszej aplikacji podczas testu, no to nie ma siły, test stimeoutuje i nie przejdzie. Tak więc musieliśmy trochę zmienić konfigurację backoff supervisorów i circuit breakerów, aby backoff supervisor działał szybko, a efektywnie wyłączyć circuit breakery, aby testy działały tak szybko jak to możliwe i żeby były stabilne. Był też problem z szybkością tych testów, bo regularne testy, bo były wolniejsze od regularnych testów gdzieś 3-4 razy, więc spowalniały dosyć nasz pipeline. Więc musieliśmy podzielić ten cały nasz zestaw testów na kilka jobów, osobnych jobów, niezależnych jobów i uruchamiać je w pipeline równolegle. No i też był problem z tym, że testy nie są deterministyczne, ponieważ tam jest czynnik losowy, więc nawet jeśli tam będzie bug, to one mogą przejść raz na przykład jakimś cudem, bo tam się coś zadzieje, tak się wylosuje, że pójdzie ok. Więc nie powinno się je puszczać tylko raz, powinno się je puszczać wiele razy, aby zobaczyć, czy faktycznie są one stabilne. Więc myśmy zaczęli puszczać te testy podczas nocnego builda dziesiątki, setki razy, aby przekonać się, czy wszystko jest ok. No i przebiliśmy tą drogę od pomysłu do implementacji i tak dalej. Po drodze żeśmy odkryli bardzo dużo błędów, naprawiliśmy je, zyskaliśmy pewność, że nasza aplikacja działa dobrze, jeśli są problemy z bazą danych i tak dalej. Teraz pokażę wam takie małe demo. To demo jest dostępne na GitHubie, ponieważ ten plugin, który jest tą nakładką na InMemory, jest dostępny na GitHubie. Możecie sobie tam popatrzeć na niego. Tam jest też taki przykładowy projekt, jak to wszystko działa, pomysł, jak to wszystko uruchomić i tak dalej. Więc pokrótce teraz wam to pokażę. Okej, to jest ten projekt na GitHubie. To jest takie demo aplikacji. Tutaj mam katalog example z przykładową aplikacją, w której właśnie te chaos testy są użyte. Aplikacja jest taka dosyć prosta. Mamy dwóch aktorów. Ten aktor jest odpowiedzialny za... Jest takim wejściem do naszej aplikacji. Nie chciałem tutaj dawać takiego przykładu, żeby wprowadzać jakąś złożoność z HTTP i tak dalej. Wejściem do naszej aplikacji jest aktor, który obsługuje dwie operacje, zapisu wiadomości i odczytu wiadomości. Więc tutaj mamy save message, który ma w sobie message ID oraz message. Message ID to jest wrapper na inta, message jest wrapperem na stringa. I w
w tym naszym głównym aktorze, który jest wejściem naszej aplikacji, jest aktor, który pod spodem ma, powiedzmy, naszą logikę biznesową. Jest on tutaj tworzony, jest on otoczony backup supervisorem, aby go tworzyć na nowo w przypadku zatrzymania się na skutek błędu persystencji. No i ten aktor z logiką biznesową, to jest po prostu taka mapa z message ID na message. I operacje są takie, że dodajemy coś do tej mapy, wcześniej musimy to spersystować, no i pobieramy coś z tej mapy. Więc na get message odpowiadamy get message response z nonem albo somem, jeśli wiadomość istnieje albo nie istnieje. Okej. Tak więc mamy tutaj naszą aplikację i mamy też testy. Powiedzmy, że to są takie nasze end-to-endowe testy w naszej aplikacji. Więc tutaj wygenerowanych jest 20 testów, które są praktycznie takie same. I tutaj w teście wysyłamy wiadomość do naszej aplikacji, żeby zapisać. Wysyłamy tylko raz. No i oczekujemy, że za jakiś czas ta wiadomość się zapisze. No i to są takie testy, powiedzmy, end-to-end. OK, to teraz odpalę testy. OK, testy przeszły. No i mam te end-to-endowe testy i możemy też uruchomić je w taki sposób, że będzie używany journal, który losowo gubi wiadomości i możemy sprawdzić, czy te testy wtedy przejdą. No i jest to zrobione w taki sposób, że w naszym pliku build SBT, to jest taki standardowy plik build SBT z dodanym zależnością do tego pluginu AK Persistence Chaos Journal. I jest tutaj zrobiony taki alias, który się nazywa Chaos Test i on, co on robi, on praktycznie tylko zmienia nazwę pliku konfiguracyjnego naszej aplikacji. To Java property jest standardowym Java property w typesf config, więc jak możemy napisać nazwę pliku, który będzie ładowany przez config factory load. Więc tutaj podajemy po prostu inną nazwę pliku. Domyślna nazwa pliku to jest application conf, a my tutaj tam podajemy chaos application conf. No i uruchamiamy testy. Więc OK. No i to zobaczmy, co jest w tym pliku konfiguracyjnym. Tutaj ładujemy plik normalny application conf i ustawiamy journal na chaos journal, read journal, journal na chaos read journal i ustawiamy jakieś tam zmiany konfiguracyjne tego pluginu, na przykład, że zapis nie udaje się w 30%, ustawiamy jakieś latency na zapis. Możemy też tutaj dodać ewentualnie, jak mamy jakieś backup supervisory lub secret breakery, możemy dać konfigurację specjalnie dla tych testów używających Chaos Journala. OK, no to uruchomimy tą komendę. Chaos test. OK, my tutaj widzimy jakieś logi dziwne. Te logi mówią, że nam się nie udała persystencja. No ale testy przechodzą, mimo tego, że się persystencja czasami nie udaje. No i powinny przejść.
No tak, widzimy, te testy trwają dużo dłużej niż te regularne testy. OK, testy przeszły. Możemy też na przykład wprowadzić jakiegoś buga do gwarancji dostarczenia wiadomości i zobaczymy, że nasze regularne end-to-endowe testy przejdą, ale chaos testy już nie przejdą w związku z tym. Więc tutaj zróbmy tak, że nie będziemy ponawiać wysyłania wiadomości, tylko wiadomość będzie wysyłana raz. Więc zwykłe end-to-endowe testy powinny przejść. Tak się też stało. A chaos testy mogą przejść, ale nie muszą. No, poszedł jakiś wyjątek, więc akurat ten ósmy test się nie powiódł. Nie przejdzie około 30% testów, bo ustawiliśmy częstotliwość błędów na 30%, więc około 5, 4 testów nie powinno przejść. OK. Okej, no tyle chciałem dzisiaj przekazać. W pierwszym linku jest link do Chaos Journala z AK Persistence, z tych źródeł testowych. W drugim linku jest link do tego wrapera na AK Persistence in Memory plugin. Jest on zrelisowany do centralnego repozytorium Mavena. Jest kompatybilny ze skalą 2.11, 2.12 i z AKą 2.5. Tam jest właśnie ten przykład, readme, jak tego używać i tak dalej. Dzięki za uwagę. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie.